A mało śniegu w ścianie, to dobrze. No. Mało śniegu, mało stopni. Wy pójdziecie na łapach. Parę chwil po świcie rozpoczęliśmy wspinanie na pierwszym wyciągu Długosza. Co jakiś czas, dostając jeszcze ogromnymi kurtynami pyłówek dolatujących do nas z superścieku. Pierwszy, a właściwie pięć pierwszych wyciągów znałem już z zeszłego roku, kiedy to z Kacperem Kłodą i Adamem Bieleckim wbiliśmy się w Długosza, by o 14 rozpocząć zjazdy bez wyraźnego powodu. Do dzisiaj jest mi wstyd za nasze zachowanie, więc mobilizacja na przejście drogi do końca tym razem była na najwyższym poziomie. Bielecki z Kłodą i Klinkiewiczem też wrócili na Długosza parę dni przed nami, więc my mieliśmy z Mateuszem dogodną sytuację dzięki śladom w ścianie. W ogóle na naszym YouTube'owym kanale możecie znaleźć dokładny filmik ze wspinaczki na tym pierwszym wyciągu, bo teraz oglądacie tylko jego ciekawsze fragmenty. Wspinaczka po wspomnianym pierwszym wyciągu w onside, jak i w RP, tym razem zajęły mi jednakowo po półtorej godziny. Mimo że za drugim razem kosztowała mnie jedynie 30% tego, co w OS-ie, to loteryjność i potrzeba dokładności wykonywanych ruchów ze względu na słabą asekurację nie pozwalały mi iść szybciej. Uwaga, bo nie mam przelotu! Warun petarda. Czy tak trzyma trawa jak nigdy? Po pierwszym wyciągu worowanie plecaka poszło gładko, to znaczy zmęczyłem się może w 25%, tak jak w onsite, jak szedłem ten wyciąg. Teraz okazało się, że jak się już wie, co robić, to jest super. No jak to na RP. Drugi wyciąg, teraz tu zrobiliśmy stanowisko po pierwszym wyciągu. Podobno oryginalnie jest tam, ale nam się o wiele zawsze te bardziej podobało. No i idziemy teraz tutaj w prawo, jeden wyciąg, drugi w prawo, potem w lewo i potem tam na turnicę na Długoszu, a potem tą płytką pod okapem szósty wyciąg, najtrudniejszy, ósemka. Muszę przyznać, że to najszybsze i najwygodniejsze worowanie plecaka w moim życiu. Naprawdę bardzo fajnie tutaj przeszedł przez pierwszy wyciąg. Polecam worowanie wora na pierwszym wyciągu. A mam doświadczenie na tej drodze. Podczas wspinania na drugim wyciągu należy kierować się na wielki odłupany blok, do którego dochodzimy krótkim wypluwającym kominkiem nad płytką z trawami. Stanowisko po drugim wyciągu znajduje się zaraz za charakterystycznym odłupanym blokiem, ale można je również zrobić ze starych haków pod przewinięciem parę metrów dalej na prawo lub połączyć z trzecim wyciągiem i przesunąć dopiero pod wielki blok, od którego zaczynamy już trawers w lewo. Wyciąg numer 4. Czwarty wyciąg na Długoszu. Na prawo od wielkiego bloku, to chyba on. No i jest bardzo późno, bo już jest po 14. Piąty wyciąg, klasycznie, widzicie, tak trzeba poprowadzić linę.
stanowisko i przedłużyć, bo mocno tu mikrofrend siada pod kamieniem w kruksie i w ogóle dziab się nie używa, nie polecam. Haczor na koniec i już wyjście, a tam problem za 6-3. Spróbujemy zamontować na kask. Choć są takie mrozy, że GoPro, szczerze powiedziawszy, wysiadła po paru sekundach kręcenia. Szkoda, że nie w kruksie, tylko w wyjściu z kruksa. O, ciekawostka. Tu zostawiłem młotek, żeby Kacper sobie zabrał. No i zapłaciłem mu 200 zł za to, że zgubiłem mu młotek, ale go odzyskał parę dni temu. Więc Kacper, gdzie jest 200 zł? Ludzie, pytajcie w komentarzach. Ja nie odda, to wiecie, co z nim zrobić. Co do piątego wyciągu, który teraz widzimy, okrytego strasznymi legendami. Faktycznie, rok wcześniej, jak tylko założyłem mikrofrenda w kruksie, byłem tak sprany, że musiałem wziąć na nim blok. Jednak tym razem poprzedłużałem przeloty tak ładnie, że nie miałem już problemów z przesztywnioną liną i przeszedłem kruksa na łapach bez problemu. A ruchy na tym wyciągu wydawały mi się nawet naprawdę ładne. O, nasz prusik z zeszłego roku. Fajnie. Tego dnia przeszliśmy jeszcze hakówkę po starych nitach i doszliśmy tym samym paręnaście metrów wyżej po trawach do półki z krzakiem na biwak. Kurde, ale przerwa między przelotami się zrobiła. Masakra. Tak wygląda 6-3. Dobra, jesteśmy po biwaku. Tędy wychodzicie z hakówki. Tutaj. Tu jest bardzo słabe stanowisko na przełamaniu. To jest w ogóle tragedia. Trzeba iść najlepiej aż tutaj, do półki z krzakiem. Widać, nie jest ona zbyt duża, bo zmieszczą się tu nas w pokoju dwie osoby. I tak nie jest wygodnie, a trójka to naprawdę ciaśniutko. No i tu tędy idzie wyciąg nad półką z krzakiem. Tutaj, tutaj, piątka. Lekko w prawo. A półka z krzakiem to jakieś repy i stanowisko z dwóch haków. No i dołożyliśmy frenda, którego wyciągnęliśmy z wyciągów niżej. Ale jest beznadziejny. Pum, pum, pum. Dobra, koniec. Półka z krzakiem. Wyjście z hakówki. I hakówka. I tak wygląda reszta. Na razie ładnie. Dalej do góry, nie? No chyba tak, no. Bo to było 30 metrów, a miał być 50, czyli do góry i w prawo. Tak myślę, nie? Tam jakby pod kant filara chyba, nie? Tam są ślady chyba, nie? Są, nie? No to ekstra, dobrze. No, nie taki łatwy ten wyciąg. Pierwszy wyciąg nad biwakiem, czyli siódmy wyciąg, to dobra pobudka z rana, która kończy się na półce z wielkim trawnikiem. Skąd mamy do wyboru kontynuowanie wspinania oryginalnym ósmym wyciągiem Długosza po trawach w głąb ogromnego zacięcia, z którego pod koniec należy dopiero uciec w prawo. Lub od razu po około 15 metrach wspinania po trawie zacząć uciekać kolejnym trawiastym zachodem w prawo, aż w ramach ósmego wyciągu dojdziemy do stanowiska pod pionową skalną ścianą. My wybraliśmy tą drugą opcję, czyli ucieczkę z oryginalnego Długosza na kant filara. Teraz tak, to oryginał tędy Długosz wymyślił i ucieczka w prawo, chyba tędy albo tędy, a my tutaj. Na kant filara. Tak, na kant filara, ewidentnie tu są ślady. O, jest hak, super. Przedostatni wyciąg to ucieczka z oryginalnego wariantu na kant filara. Piątka.
trudności. To jakieś haki są? Co? Jakieś haki? Mam jeden. No to dobrze. Na topo to wygląda właśnie tak, nie? No to jest tu, ale czujnie, robi się trudno. No cały czas patrzę. Dawaj, dawaj. Dziewiąty wyciąg to wspinanie po pionowej ścianie, która na wysokości, gdzie skała robi się różowo-pomarańczowo-żółta, znajduje się kruk z wyciągu, polegający na trawersie lekko w lewo, dobrą rysą i wejściu nad delikatną przewieszkę, skąd łatwym terenem dochodzimy do ostatniej przed szczytem półki z płetwami. No stąd ze spadochronem. Już by się szło rąbnąć. RKS Huftu. Co? RKS Huftu. Ja to wczoraj już widziałem. No ja też. Najlepszy klub. Ja nie mogę. Widoczek zajebisty. To jest lufa dobra. No. To przewinięcie na kancie filara to tutaj jest takie. No mówię, tu base jump byś uskutecznił lajtowo. Nie jestem ekspertem. Ale wypowiedzieć się mogę. Dużo filmików na YouTubie oglądałem. Więc się znam. Dziewiąty wyciąg to bardzo czujna, ale przyjemna drajtulowa płytka z kakami, nad którą trzeba jeszcze zrobić parę ruchów po bumerangu od prawej do lewej i prawej, skąd idziemy do końca trudności technicznych na kazalnicy. Całą wspinaczkę po ostatnim wyciągu na kazalnicy znajdziecie w tej zakładce i opisie filmu. Na koniec filmu wrzucam jeszcze instrukcję, jak wyjść do szczytu kazalnicy. Dzięki za oglądanie, zostawcie supa i narka. Uwaga, bo tu nic nie ma. Uważaj, wybierz żółtą. Uważaj, uważaj. Zajebiście. Po wyjściu z trudności na pierwsze siodełko i potem w lewo, kierując się na to, ale tu po przewinięciu za drugie siodełko na dół i w lewo do niewyraźnego kominka przy tak. Po 120 metrach dochodzimy do dwóch pętli na siodełku, to jest przed nami, takich dwóch pętli, a tak
się prezentuje dalsza część drogi. Będzie jeszcze na lewo od tego. Tak, piękny zachód słońca. Jak widać, czerwone niebo nad nami. No i już prawie szczyt. A takie mamy widoczki po przejściu przez siodełko. Oko, mięgusz wielki. Pięknie. A i trzeba iść tam, na to ewidentne siodełko. No, tak. A wyszliśmy na prawo od tego. My na szczycie Kazolnicy. Bum, bum, bum. Ale fajne foto będziesz miał. Wytnie się z tego coś. Param. To my. Zdobywcy Długosza. Na Kazolnicy.